Keto Wtorek, odcinek 31. Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, gdzie czyha na nas cukier i jakie są jego ukryte źródła w różnych produktach. Natomiast zanim przejdziemy do tematu, to przypominam Ci, że możesz pobrać mój bezpłatny materiał dotyczący tego, jakie badania warto zrobić przed ketoadaptacją i jak je interpretować. Link poniżej. Moi drodzy, na pewno wiecie, że cukier jest w bardzo wielu produktach, ale to też nie chodzi mi o to, żebyśmy po prostu mieli jakąś fobię cukrową, bo część osób rozpoczynających swoją przygodę z dietą ketogeniczną to zaczyna bać się zakupów, więc nie o to chodzi, a nawet jeżeli trochę się boisz zakupów, to właśnie dlatego dla Ciebie ten film. Nie będę tutaj mówić o tych cukrach naturalnie występujących w produktach, czyli o tym, że jest on w warzywach, owocach i tak dalej, tylko w jaki sposób ten cukier może być dodawany do produktów, a my niekoniecznie o tym wiemy, jeżeli nie jesteśmy bardzo uważni w tej dżungli sklepowych zakupów. Przede wszystkim musicie wiedzieć o tym, że jeżeli jest napisane na produkcie, że jest bez dodatku cukru, to wcale nie znaczy, że on na pewno jest bez cukru. Ponieważ cukier wiele ma imion i tutaj przeczytam Wam, bo nie pamiętam oczywiście wszystkich na pamięć. Przeczytam. Cukier to również cukier trzcinowy, daktylowy, brązowy, winogronowy, waniliowy, cukier palmowy, może być cukier puder, syropy różnego rodzaju, buraczany, kukurydziany, z agawy, bardzo niby zdrowy, ale cukier daktylowy, może to być sacharoza, pod tą postacią też kryje się cukier, zagęszczony sok owocowy, czy laktoza, galaktaza, inulina, glukoza, oczywiście fruktoza, maltoza, mannitol, syropy, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, syrop fruktozowy, syrop klonowy, melasa, miód również jest cukrem, maltodekstryna, słód jęczmienny, sorbitol, karmel i tak dalej, ta lista jest dłuższa, uwierzcie mi. Natomiast wiadomo, że jeżeli kupujemy nieprzetworzone jedzenie, to skład produktu jest krótki albo go w ogóle nie ma, no bo składem jabłka jest po prostu jabłko. Owszem, ono ma węglowodany, ale te naturalne. No ale jednak są takie produkty, na które warto uważać i teraz właśnie dla Was lista tych produktów, w których może kryć się cukier. Na pierwszy ogień idą różnego rodzaju napoje. I wiadomo, że staramy się na ketozie pić głównie wodę, natomiast mogą nas skusić różne niby bezcukrowe napoje, których najlepiej się wystrzegać albo mocno przeczytać skład. Owszem, stevia, ksylitol, erytrol czy tak zwany monk fruit to są te rzeczy, które prawdopodobnie nam tego cukru nie podnoszą i o tym nie mówimy. Natomiast chociażby woda kokosowa. Woda kokosowa, czyli z kokosa, czyli takiego po prostu keto-friendly w sumie nie orzecha, ale kokosa, ma bardzo dużo węglowodanów i tam właśnie ten ukryty cukier może być, ponieważ jak spróbujecie wody kokosowej, ona jest słodka i ona na przykład świetnie się sprawdzi jako izotonik okołotreningowo i nie ma się jej co bać, natomiast jednak na ketoadaptacji woda kokosowa już może mieć za dużo tego cukru. Różnego rodzaju smoothies, takie świeżo wyciskane nawet soki warzywne i tego typu rzeczy. Jeżeli je kupujecie, to uważajcie, bo tam naprawdę one potrafią być dosłodzone. Ja od niedawna robię kombuczę, czyli tę właśnie herbatę taką probiotyczną na grzybku herbacianym. I jeżeli taką kombuczę sobie bardzo zdrową kupujecie w sklepie, ale ona jest smakowa, to on też najprawdopodobniej ma cukier. W ogóle, żeby zrobić kombuczę, to musimy używać cukru, bo to jest pokarm dla skubi, czyli dla tego grzybka, natomiast on go trawi. Więc taka domowa kombucha, jeżeli długo się przefermentuje, to już tego cukru mieć nie będzie i można ją pić na ketozie. Chociaż oczywiście warto sprawdzać chociażby glukometrem, co tam się w naszym organizmie dzieje, bo nigdy nie mamy pewności, na ile głodny był nasz grzybek.
No ale ja jednak ze względów zdrowotnych kombuczy się zdecydowałam ją tutaj uprawiać dla mnie, ale też dla mojej rodziny. Kolejna sprawa to wszystkie sosy czy dressingi. Są takie keto sosy, które już możemy też kupić. Może w Polsce to wszystko jeszcze nie jest aż tak bardzo popularne. Natomiast jeżeli kupujesz jakiś sos, nie wiem, barbecue czy jakikolwiek, to spodziewaj się, że tam będzie cukier. Tak samo dressingi, o tym mówiłam w filmie dotyczącym jedzenia na mieście. Jeżeli mamy dressing, który dostaniemy od razu polaną sałatkę tym dressingiem, on też może być z cukrem. No i nawiązując do tego, mamy również ketchup, który najczęściej ma w sobie cukier i nie tylko ten cukier z pomidorów, ale też dodany cukier. Można kupić ketchupy takie bez cukru. Ja Wam podlinkuję do sklepu online, gdzie robię zakupy. Nie wszystkie smakują tak super ekstra, jak wiecie, nie chcę tutaj podawać nazw, ale te ketchupy, no bo one są po prostu dosładzane. I majonezy. Majonezy są również zazwyczaj dosładzane. Te niesłodzone majonezy są naprawdę drogie, ale to też zależy, ile tego cukru w tym majonezie jest, bo zazwyczaj nie ma go jakoś dużo, więc też oczywiście ważna jest ilość i też nie ma co pobadać ze skrajności w skrajność. Ale domowy majonez, na przykład na oleju z awokado i na żółtkach, bardzo Wam polecam jako zdrową alternatywę. Kolejna rzecz. Jemy orzechy. Orzechy są dobre na ketozie. Lubimy też masła orzechowe. Ale jeżeli nie kupimy takiego dobrego masła orzechowego, no to w tej większości sklepów masło orzechowe ma masę cukru. Więc na to również uważajcie, bo w maśle orzechowym powinny być tylko orzechy i sól ewentualnie. Mleka roślinne, czyli zazwyczaj też robione na orzechach, no nie wiem, mleko migdałowe, mleko kokosowe, te takie najbardziej popularne przy dietach ketogenicznych. Bardzo często firmy takie najbardziej znane, których nazwa na przykład może się kojarzyć z Alpami, mają po prostu masę dodatków, gum, guar i innych rzeczy i cukru. Więc znowu patrzcie na to, żeby mleko miało w składzie na przykład wodę i migdały, albo wodę i kokos. I tyle. I uważajcie też na różnego rodzaju produkty gotowe albo półprodukty, bo na przykład tak jak mięso w swoim składzie nie ma cukru, no to jeżeli kupimy sobie już taką na przykład pieczeń przygotowaną dla nas po prostu cudownie już gotową do wsadzenia tylko do piekarnika, to tam po prostu jest marynata i masa cukru. I z większością już takich gotowych produktów, nawet czasami jakichś mieszanek warzywnych, mrożonych i tak dalej, tam też może się dostać cukier, no bo jednak po prostu cukier w standardzie jest dodawany do większości potraw, żeby poprawić ich smak, przedłużyć trwałość i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a ja sama na początku mojej przygody z dietą ketogeniczną nie miałam na przykład o tym pojęcia i też często rozmawiam o tym z moimi podopiecznymi, to są gumy do żucia. Chyba ludzie dzielą się na tych, co żują bardzo dużo gum do żucia i tych, co ich nie żują w ogóle. Więc jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie, to pamiętaj, że gumy do żucia mają cukier. I być może na adaptacji to będzie za duża ilość cukru, jeżeli co chwilę będziesz przeżuwać gumę. I po prostu będzie Ci to utrudniać wejście w ketozę. Rozwiązaniem jest rzucie oczywiście jakichś wymyślnych goździków i tak dalej. Natomiast jeżeli chcesz po prostu gumę, to ja znalazłam jakiś czas temu gumy na ksylitolu. To są czusy, gumy na ksylitolu i tu mamy w składzie ksylitol i naturalna guma bazowa, guma arabska, aromat miętowy, lecytyna i wosk karnauba, cokolwiek to znaczy. Natomiast są całkiem fajne, są różne smaki, więc też Wam podlinkuję, jeżeli byście chcieli wypróbować. Tutaj w opakowaniu jest 10 gum, no i to kosztuje parę złotych, no więc oczywiście jest trochę droższe, ale też no, skład tej gumy i w ogóle cena ksylitolu, a cena białego cukru, no to jakby macie odpowiedź. Więc jeżeli potrzebujecie gum, to też do rzucia, oczywiście, to też na nie uważajcie. Okej, chyba czas kończyć powoli. Także to są te ukryte źródła cukru, ale pamiętajmy, nie popadajmy w skrajności, a jeżeli mamy mało przetworzoną dietę ketogeniczną, to w ogóle tego cukru za bardzo się nie musimy bać, więc wszystko będzie okej. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!